Te modlitwy niesiemy do Pana Boga w dniu, w którym wspominamy świętych apostołów Szymona oraz Judę Tadeusza. Obaj należeli do grona najbliższych uczniów Chrystusa, byli braćmi, zginęli na terenach dzisiejszej Persji, właściwie dzisiejszego Iranu, za głoszenie Chrystusowej prawdy. Z pewnością możemy uczyć się od nich gorliwości w służbie Ewangelii oraz przestrzegania prawa i tradycji, poświęcenia dla dobra innych oraz stawiania sobie ambitnych, ale możliwych do osiągnięcia celów. Niech uczestnictwo w tej Eucharystii będzie dla nas umocnieniem w mężnym wyznawaniu wiary. Tą modlitwą obejmijmy również wszystkich dzisiejszych solenizantów. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Było to wczesnym rankiem, gdy opadały mgły, gdy kończyła się noc. Jezus schodzi z góry po całej nocy modlitwy. Zobaczmy, zanim wybrał apostołów, całą noc się modlił, spędził na trwaniu na modlitwie do Boga. Czyli powołanie apostołów jest dziełem wielkiej miłości Chrystusa i Ojca w Duchu Świętym. Nie znamy treści tej modlitwy, tej rozmowy, ale można sobie wyobrazić, jak ogromna musiała być miłość, że Jezus wybiera spośród nas, słabych ludzi, apostołów, o których wie, że pośle ich na cały świat. Słyszymy, że wybiera bardzo różnych, wcale nie najzdolniejszych, najwspanialszych oczami tamtego świata. Bóg ma swoje kryteria. I nieraz właśnie wybiera też to, co słabe w oczach świata, żeby pokazać, że dzieło Kościoła nie jest kościołem mądrości tylko poszczególnych osób, ale jest dziełem Boga. I Bóg nieraz nawet nasze słabości potrafi wykorzystać w takim kierunku, aby pomóc nam się nawrócić i byśmy nawet najsłabsze, ale dary potrafili pomnażać i przynosić chwałę Bogu, pożytek drugiemu człowiekowi. Z nastaniem dnia, a więc tak jak my dzisiaj przychodząc rano do świątyni, słyszymy, że Jezus przywołał uczniów i wybrał spośród nich 12. Nie wiemy do końca, dlaczego akurat tych 12, choć sama cyfra oczywiście nawiązuje do 12 pokoleń Izraela. Przywołuje do siebie tych, którzy
będą przeżywali swoje upadki, ucieczki spod krzyża, ale i też tych, którzy w Duchu Świętym pójdą na krańce ówczesnego świata. Wśród nich bracia Szymon i Juda Tadeusz. Co o nich wiemy? Z Pisma Świętego wiemy, że byli krewnymi Jezusa. To już jest ogromny tytuł, wielka łaska. Byli kuzynami samego Jezusa Chrystusa. Ale Jezus mówi, że nie to jest źródłem ich wybrania, ale to, że miłowali Pana Boga. Jaka musiała być to miłość, że w tamtych czasach pozostawiają wszystko, co mają, wszelkie zabezpieczenia życiowe i udają się, jak mówi tradycja, najpierw do Libii, a później do Persji, dzisiejszy Iran. Z ogromną gorliwością głoszą Chrystusa, tam powstają silne wspólnoty chrześcijańskie. Płacą cenę najwyższą, jak ich mistrz, oddają życie za Jezusa. Oczami współczesnego świata wydaje się, że to niemożliwe, to co osiągnęli. Juda Tadeusz jest patronem rzeczy i spraw bardzo trudnych. Nieraz określano to mianem beznadziejnych, patrząc oczami człowieka. Ile takich wydarzeń, takich spraw w naszym życiu, ile takich spraw, wydarzeń w życiu naszych bliskich. Dlatego dzisiaj przychodząc do świątyni też prosimy w różnych intencjach za przyczyną naszych apostołów wspominanych w liturgii. Zobaczmy, Jezus zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów. Nas jest niewielu w tej świątyni. Tak jak niewielu było apostołów. A może to też znak czasu, że nie liczy się ilość, ale jakość. To, co jest w naszych sercach, to, co jest tam zakorzenione. Przychodzili ci, którzy chcieli Go słuchać i znaleźć uzdrowienie. To pytanie dla każdego z nas, którzy przyszliśmy na tą mszę świętą. Czy przyszliśmy słuchać Jezusa, by znaleźć uzdrowienie? Może nawet niekoniecznie to fizyczne. Jeszcze bardziej prawdziwe uzdrowienie naszej duszy, abyśmy oczami pełnymi miłości, oczami Chrystusowymi mogli patrzeć na świat. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Za chwilę tego samego Chrystusa dotkniesz. Tego samego Chrystusa zaprosisz do swojego życia. Jaka jest zatem Twoja wiara?